Serdecznie Państwa witam, 29 kwietnia 2024 rok. Tu zaglądam do rodziny pszczelej, w której rozgrywa się tragedia. Dlaczego rozgrywa się tragedia? No bo, drodzy Państwo, tu matka kończy swój żywot. Straciła aktywność. Nie wiadomo, jaka sprawna jest. Pszczoły zakładają miseczki matecznikowe. Tylko nie wiadomo, czy ta matka da radę, jeśli jest w ulu, złożyć jajko w miseczce matecznikowej. W tym jest problem. Dzisiaj jeszcze przeglądnę tą rodzinę, aby się upewnić, czy jest matka, czy nie ma matki. Czerw był taki 4-5-dniowy. No i proszę Państwa, widzicie, miseczka matecznikowa na końcu ula. Te pszczoły jęczą. Ostatni raz coś mnie zaintrygowało, że dopiero jęczenie tych pszczół zobaczył przy odtwarzaniu nagrania. I dość, że rodzina ledwo, to jeszcze się jej przytrafiła taka tragedia. Co się z tą matką mogło stać? Co się z tą matką mogło stać? Zakładają miseczki matecznikowe, a nie założą. Matecznika ratunkowego. W tym problem. Ale co się tu dzieje? Tak, proszę Państwa. Wczorajsza moja interwencja z ścinaniem miseczek matecznikowych przyniosła efekty, ponieważ rodzina założyła na czerwiu mateczniki, na larwach młodych, dwa mateczniki ratunkowe. Ze względu, że jest ten jęk, to wychodzi, że matka stąd już jest wyniesiona z tego ula. No i teraz wiadomo, musimy odliczać, kiedy wyjdzie nowa matka. To dobrze się, drodzy Państwo, teraz określę ten czerw, jaki stary. No, może być nawet i 4-dniowy.
No jak sytuacja z tymi moimi matecznikami w tym ulu? Drodzy Państwo, tak to wygląda. Tu jeden matecznik ratunkowy, tu drugi, a tu trzeci, tylko ten trzeci nie wiem, czy jest larwa podlana. I tych mateczników już nie ma co ruszać. Tu jest cztery mateczniki, dwa na pewno jest larwa w nich, a dwa to tak jest tyle mleczka pszczelego, że trudno stwierdzić na tym etapie, czy jest tam larwa, czy nie ma. Ale prawdopodobnie musi być. Larwa. No i tu już osadzę to na beleczkach. Niech matecznik ma miejsce się rozwijać. Także moja diagnoza się spełniła, że gdyby przed szorem nie zaglądnął, nie rozeznał sprawy, że pszczoły zakładają miseczki matecznikowe, a nie matecznik ratunkowy na larwach, no to w tej rodzinie mógłbym się spotkać za pół miesiąca z matką trutową. Także wiedza i rozeznanie, dobra synteza, ma bardzo wielkie znaczenie w diagnozowaniu takich zjawisk. No i niestety, w tym przypadku, nie chcę się sam głaskać, ale niestety bardzo się wykazałem, że rozeznałem odpowiednio sytuację w rodzinie pszczelej. Że tu gdyby matki nie było, no to dojdzie do bezmateczności, więc ściąłem te miseczki matecznikowe, jakie były, dwie wczoraj czy wczorem, no i one już założyły mateczniki ratunkowe na czerwiu. No i jest tych pszczół parę, ale jest i ramki z czerwiem, także wychowają nową matkę. Tą linię podtrzymam, jest bardzo miodna. To nie, że w tym roku nie będę miał nic z tego ula, ale w przyszłym roku będę miał. Wiadomo, że w takiej sile, w tej sytuacji ulowej, to nie ma szans wykrzesać takiego zjawiska jak prawo dziupli. To by był, musiał być bardzo maciupany ul, żeby się w ten sposób można było pobawić. I tak, proszę Państwa, to jest bardzo duży mój sukces, żem postawił bardzo dobrą diagnozę przy ostatnim przeglądzie. Bo inaczej, mimo że był czerw i mogły założyć matecznik ratunkowy na larwie, czekałyby, aż ktoś im zniesie jajko w miseczce matecznikowej. Ale gdy one robiły te miseczki matecznikowe, to matka jeszcze mogła gdzieś tam dogorywać na dnie, proszę Państwa. No i dlatego była taka sytuacja,
a nie inna w ulu. Że pszczoły dostosowały postępowanie do sytuacji, że jest matka, robiły miseczki, ale niestety ta matka już nie była w stanie, mimo że tam może 5 dni wcześniej zniosła jajka, już wyjść na plastry. No coś ją toczyło, jakieś choróbsko na pewno. No, proszę Państwa, orzekną, czy jest matka, czy nie ma. Co ten matecznik znaczy, to trzeba mieć dość dużą praktykę w tym wszystkim. No pięknie pszczoły chodzą, wylotki malutkie. No wszystkie się rozchodzą z ula prawie do zera. Ule puste. No niestety, podczas tych zimna, tych chłodów, moje pszczele rodziny, co zrobiły? Moje pszczele rodziny przestały czerwić. Także znalazły wyjście z sytuacji i to uchroniło moją pasiekę i nie tylko moją przed dużymi stratami. Po prostu pszczoły się zachowały jak przed zimą. No jest parno. Jest parno. Zobaczę teraz do rodziny pszczelej, do której nie sprawdzałem, co tam jest w tej półnadstawce. Tak, drodzy Państwo, jest sztucznie sztuka pszczoły chować, jak wszystko gra i buczy, a w ulu huczy, ale gdy zaczną być problemy, to naprawdę praktyka, jeszcze raz praktyka. Takich rzeczy, co mówię, takich szczegółów, takich przypadków w książce nie znajdziecie. To tylko możecie takie nietypowe przypadki znaleźć na moim kanale. No i zaczynamy stąd. Co tu jest? Nic. Nic. O, jest jedna pszczoła i to wszystko. A zobaczymy w gnieździe. Zobaczymy w gnieździe. Zaglądam do gniazda i dowiem się, jaka tu jest jazda. Z trzymaniem czy bez trzymania. Ona fajnie przezimowała, potem tej fajności nie widziałem. Fajnie to nie znaczy, że jej było na 10 plastrach czy uliczkach, tylko chyba 5 uliczek dość dobrze zamieszkała. No i teraz podniosłem ramkę. Zobaczę, jak mam ustawiony ten cały celownik. I zobaczymy, co tu jest. O, tu jest zapas. A tu już nie ma zapasu. Czy coś przyniosły? Widzicie Państwo? Nie, widać. Proszę Państwa, jak Państwo widzą, rodzina nie rodzina, ale smaruje ostro. No i wylewa się ten nakrop. Czuć. Widzicie? Także tu nie ma, przy tym moim Kaukazie, w tej chwili nie będzie mowy
o czerwieniu matek. Stary czerw. Zero jaj. Widzicie? One wiedzą, że są spóźnione. No jak Państwo widzą, nie ma tu szału tych pszczół. Dlaczego? No bo są w polu. Ul jest ciepły. No popatrzcie się. Czerw ładny, zdrowy. Ktoś powie, że rozszczelony. Proszę Państwa, jeśli w plastrach był składany pyłek, to one muszą zjeść pyłek, dopiero złożą czerw. Jajka matka. Tak to w komórkach z pyłkiem matka nie czerwi. Widzicie? No, natrutnia tylko matka zaczerwiła. Proszę Państwa, one się zachowują jak typowy Kaukaz. Maja będę musiał im też, tu jest dopiero ramka z jajkami. Tak, tu jest jajka. To 6 ramek zalanych, a reszta jajeczka. No także ładnie to wszystko jest prowadzone. W tym ulu. Zaraz jeszcze wiele spraw dopowiem. Tylko muszę te ramki ustawić na tego gwoździa, bo tym rodzinom pszczelim jeszcze założę tą ściereczkę. Rodzinom pszczelim założę jeszcze ściereczkę. Ale już mniej uliczek przykryje. Może kogoś śmieszy te moje ściereczki w tej chwili. Proszę Państwa, no co tu będę ukrywał? Rodziny są marne. No ładnie się rozwinęły, ale nadal są marne. I wiadomo, że z pustego nawet Salomon nie naleje. I co tu liczyć na co? O. Tu nad czerwiem. Może to jest jeszcze za dużo. O, tu mają raz, dwa, trzy uliczki. Jak zaleją lepiej to gniazdo, zaczną wypięczać do góry. Na tym to będzie polegało. No jeszcze tu muszę sobie przynieść ściereczkę czystą, ładną, położyć na to i dopiero ocieplenie. No proszę Państwa, i tak wygląda dzisiejsza moja relacja ze wglądu do rodzin pszczelich. Jest bardzo teraz fajnie, ciepło. No pszczółki pięknie latają. Tu taka słaba rodzina, widzicie, jak zasuwa. Tuż też słaba rodzina. Tuż słaba rodzina. A tu, proszę Państwa, tu mi matka padła w tym ulu i ten ul będę chciał dostosować na dziuplę. Przerobić na ramkę warszawską zwykłą. Tu jest wylotek górny, widzicie? Jeden i drugi. Tu w tym ulu mogę mieć dwie rodziny po 7 ramek. I na czas zbiorów matki w klatkę i potem te 7 ramek wywirować. Tak można w takim ulu prowadzić pasiekę i gdy zastosuję dwie rodziny w tym samym ulu obok siebie, zimowa będzie wspaniała, tylko
będzie taki warunek. Jedna będzie na górnym wylocie zimować, druga na dolnym. No i tak do porównania będę to obserwował i Wam relacje dawał, jak mi to wszystko wyjdzie. Gdzie lepiej, gdzie gorzej. Najlepiej byłoby, gdyby obie rodziny w jednym stanie przezimowały. Ale tu będzie przede wszystkim odgrywał rolę taki czynnik, jak te rodziny się będą rozwijać, jak będą mocne. Czy przy górnym wylocie, takim gdzie na 5 cm kwadratowych, dolny tylko 1 cm, bo musi być niestety dolny, żeby pszczoły miały łatwiej wynosić trupy, ale taki minimalny. Zanieczyszczenia minimalny, dosłownie centymetr kwadratowy na 10 cm długi, taki tunelik. I w ten sposób albo tylko sam górny zostanie. No i taki ul musi być dobrze ocieplony, żeby za dużo ciepła do niego nie wnikało, bo pszczoły będą mieć utrudnioną wentylację, to będę musiał to wszystko jakoś przemyśleć, dostosować. No mam nadzieję, że przed śmiercią z tymi próbami kolejnymi się wyrobię i po prostu ramka będzie 7 ramek w ulu. To jest 7 ramek, to jest 14, 17,5, a 8, 26 cm. 26 na 25. Także kwadratowy przekrój gniazda. Wysokie gniazdo będzie na 45 cm, ramka będzie miała wysokości 40 cm. Także będzie idealna dziupla, ul bardzo dobrze ocieplony. Tam ściany może są więcej niż 10 cm. Z grubej dechy, tak z wierzchu jak i środku. No, po wierzchu jest tam dykta szczelona dla ozdoby, ale to liczy się dechy w spodzie. I myślę, że to będzie taka naturalna dziupla. I po prostu nie będę zakładał żadnej kontygnacji. 7 ramek zima, 7 ramek lato. Do jakich kresów się te rodziny rozwiną? I wydaje mi się, że będę i z takich rodzin pozyskiwał miody na prawie dziupli, czyli zaleją całe gniazdo i wtedy jest do wybrania. Ale żeby tam nie było skrawków w czerwiu, to przed planowanymi zbiorami bardzo dobrze będzie, gdy tę matkę zaizoluję w klatce. W klatce lub na jednej ramce. To będzie bardzo dobrze. I zobaczymy, jak to wypali. Czy one będą potęgą i chwałą, czy dziadostwo zawsione warozą. Uliczki normalnie na 1 cm, nie wąska uliczka. No i zapraszam Państwa do obserwowania mojego kanału, bo wkrótce z tym pomysłem wystartuję. No, serdecznie się z Państwem żegnam. Jeśli Wam się spodobały moje rozważania z tą moją matką, z tą słabą rodziną, jak ja to w ogóle strawiłem, jak przegryzłem, jak puściłem to przez swoje ruszta, jak ja sprawę rozegrał, to dajcie palec do góry. To naprawdę z tymi matkami, co pokazałem, to jest bardzo pouczające, jak podchodzić do sprawy, jak wyczaić, czy jest matka w ulu, czy nie, jakie można snuć podejrzenia i jak rozeznać, czy stosownie jest zostawić miseczki matecznikowe, czy lepiej je ściąć, żeby rodzina podjęła próby założenia mateczników ratunkowych na podlanych larwach już. Serdecznie się z Państwem żegnam.